Witam na 24. odcinku Assassin's Creed 2 Remastered na PS5. I ostatnio właśnie odkryłam sobie wieżę i pozbierałam skrzyneczki, nie było tego dużo. I odkryła nam się tutaj karta kodeksu. I teraz po nią pójdziemy. Nie wiem, czy trzeba uzupełnić coś. Tak, tak, tak. No i lecimy. No, przynajmniej raz Ezio nie przewrócił się. No, tutaj mamy do zgarnięcia parę drobnych. O, mamy pomagierów. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Teraz się potłuczecie. Imbecilli. Ale nie w drzwiach, no, nie w drzwiach. No, i strona kodeksu zdobyta. Dobra. I z takich rzeczy pobocznych, co tutaj jeszcze mamy? Tutaj do tej karty kodeksu jeszcze się nie dostaniemy. W takim razie może jakiś glif? Baza danych. Miejsca. Wenecja. Oj, dużo ich tutaj jest. O, który by tutaj sobie wziąć? Torre del... To jest to palazzo. Torre del Orologio. Idziemy tego szukać. Gdzie to może być? To może być tu. Jak ja to znajdę, to miejsce, to spotkamy się w pobliżu. Tamtego miejsca nie udało mi się znaleźć, więc jesteśmy przy drugim miejscu z możliwym glifem. I to się nazywa... Campanile di San Marco. Dzwonnica świętego Marka powstała w IX wieku. Miała służyć jako wieża strażnicza, ale później przebudowano ją na dzwonnicę. Każdy z jej 5 dzwonów ma specjalne przeznaczenie. Jeden ogłasza narady senatu, drugi bije w południe, trzeci oznacza początek i koniec dnia pracy, czwarty zebrania rady, a piąty i ostatni egzekucję skazańców. Czyli wygląda na to, że musimy się na to wdrapać. I jesteśmy. Weszłam na tą wieżę, a znak jest tutaj. Bunkier.
Druga wojna światowa, archiwa. A, moje ulubione kody. Świetnie. 791 i znowu robota głupiego i przekręcanie koła. To zacznijmy od tego pierwszego, co tu akurat jest. To jest... Choć oko wykol normalnie, oczopląsu można dostać. To. Oczywiście to nie będzie to, ale zaczynamy sobie w taki sposób. No oczywiście i teraz tak przekręcić o jedną. Jak to było? R2 ustawienie koła. Świetnie. Co mamy przy siódemce? Kokardkę. Dziewiątka. A przy dziewiątce trzeba wykoncypować. Co tu może być? Popatrzymy sobie, co tutaj jest. Okej, ja chyba już coś wykoncypowałam. Nie. Przede wszystkim... Ależ to się przesuwa normalnie, zaraz mi szlak trafi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu te dziwne zawijasy mają 5 kątów. Potem przy szóstce ta kartka, to liczymy kąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To ma 6. Przy siódemce mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tu mamy liczbę kątów, więc takie będzie ustawienie koła. I pod ten wzór będziemy podstawiać liczby. I teraz przy siódemce mamy... Przy siódemce mamy to, przy dziewiątce mamy te trójkąty i przy jedynce mamy znak mniejszości. Abstergo Corporation, 2 maja 1945. Wojna się skończyła, a my sprawujemy kontrolę zgodnie z planem. Powstał jednak pewien problem. Dotarły do mnie wieści od naszych agentów z Berlina. H miał zabić w bunkrze swojego sobowtóra i spotkać się w wyznaczonym miejscu z C, dostarczając fragment Edenu. Minęły 3 dni, lecz wciąż się nie pojawił. Coś musiało pójść źle. Proszę o nowe instrukcje. No, poleciał do Argentyny. They engineered the war, they engineered the peace, but they weren't going to get away with it. Find our mark.
I najlepiej szukaj wiatru w polu. Nie chodzi o te literki. Ani o te. Znaleziono kod dostępu. No, jeszcze zostały nam trzy obrazki, trzy męczarnie. Teraz się umęczyłam z tym kołem. Trochę nic nie pasowało. Te zagadki byłyby lepsze, gdyby właśnie trzeba było wykoncypować, jaki ma być następny znak w kolejności. A potem przesuwanie tego koła to robota głupiego. Nie podoba mi się. Gdyby tu zaskoczyć. No tak, Ezio. O to mi chodziło. Uwielbiam twoje zwisy. Dobra, to zrobiliśmy sobie jeden glif i pójdziemy na zadanie. No, dottore, ulecz mnie. No, idziemy na zadanie. What does Emilio? I told him to be here. You told him yourself, in person? Yes, myself, in person. I'm concerned that you don't trust me. As am I. Ten Perhaps you arrive with the others. Walk with me. Ciągnie swój do swego. Śledź templariuszy, żeby podsłuchać, o czym mówią podczas spotkania. No, rewelacja. Nie ma to jak śledzenie w Assassin's Creed. Honestly, it's difficult. Mosinigo keeps his circle close. Jakieś koleżanki by mi się przydały. But he has other voices at his ears. Then you must work hard. You must become part of his inner circle. See, I understand. But it's harder than I expected. And why is that, Carlo? I don't know. He just... the Doge doesn't like me. I wonder why. It's not my fault. I keep trying to please him. I learn what he craves and I have it delivered. The finest jams from the orchards of Sardinia. The newest fashions from Milano. Yes, and that's called being a sycophant. A what? What did you call me? A doormat. A flatterer. A bootlicker. Need I go on? Bastardo.
You don't know what it's like. You don't understand the pressure in there. Oh, I don't understand pressure. No, you have no idea. You are a government official. I am 5 steps from the Doge himself. I am beside him day and night. I wish you could be where I am. I'm done. No, idźcie. You listen to me now. Nie mam czasu. I am close. The Doge can be recruited to our cause. I'm sure of it. I need a little more time. Time is not a thing we have in great supply. Get a kiss for the pleasures of our city travel. We've got the finest dancers in the district. You look like you need to spend an hour you'll never forget. No, idziemy dalej. My feet are killing me. Can't we sit down inside somewhere? Do you know anywhere truly safe to discuss things Please such as these? Come enjoy all life has to offer. Come, say. Spend a moment. You wouldn't be looking. Oh, yes. Buongiorno, cousin. Señor Carlo. We thought Emilio would be with you. Emilio is dead. What? How? The assassin. The same one who hunted down the Pazzi. He's here in Venezia. E così? Silvio, did you not know? He could be anywhere. He could be here right now and we might not even know. He struck Emilio inside his own palazzo. And so? What of our plans? There is no longer time for subtlety, my brothers. We must act now. But Marco, I'm so close. A few more days, if I can just... No. It happens this week. We should keep moving. And what does the Spaniard have to say of this change of plan? You can ask him yourself soon enough. He's here? From Roma? So I've heard. Good. Perhaps he's made a decision. About what, cousin? About which of us shall step into the roles of the dog. I didn't know there was a decision to be made. Surely the choice is obvious to all of us. Obvious indeed. It should be the one who organized the entire operation. The one who came up with the idea of how to save the city. There is no lack of value. No nie obracać się. Idźcie. But it is wisdom one needs to rule. Do not think otherwise. Calma, calma, amici. Please. There's no need for this. You know it's not up to either of you. Oh, you know. You may not even choose the battle. And why not me? I'm the one who... done all the hard work. You should not be up here. Wait for his arrival. Are you sure he's coming? Yes. Signore, we should move a little faster. I feel eyes on us. Jakie przeczucie. Thank you, Dante. We will move at your pace. Dalej mam za nimi iść. This guard's a good find, cousin. How much did you pay for it? Perhaps not as much as he deserves. He saved my life on 2 occasions, though he's not much of a conversationalist. Enough with your inane prattle. The choice of Doge was never up to any of you, and you were never given permission to make plans. Forgive us, Maestro. We wish only to serve. The plan is this. Doge Mocenigo will die tonight. And once the deed's been done, Marco shall take his place. Vi ringrazio umilmente, maestro. Good. Messer Grimaldi, you are closest to Mocenigo. You work the most vital. Serve us well, and it won't be forgotten.
walk with me. I don't want anyone spilled, you understand? It must appear for all that he knows. When are you closing? I have full run of the palace. He may not care to hear what I have to say, but he trusts me by now as one of his own. Bravo. Then I want you to infiltrate the kitchen and poison his meal. So be it. Marco, can you furnish us with a suitable toxin on short notice? I defer to my cousin. That is really his area of expertise. Ah, Silvio. I am at your service, maestro. What can you bring to get this done? I will confer with my associates in the streets, but chances are good that I can procure some Campanella. Yes, and what is that? It is a most effective form of arsenic, and difficult to trace. Va bene. Then it's decided. Forgive me, maestro, but is this not perhaps a tad dangerous for you, involving yourself so intimately with the minutiae of our plans? I feel the need to involve myself more directly. The Pazzi disappointed us in Firenze. I pray you will not do the same. Do not worry this time. The Pazzi were a bunch of foolish... The Pazzis were a potent and venerable family, reduced to rubble by one young assassin. Do not underestimate this troublesome foe who now haunts your city. Or the same fate will befall the Barbarico. I want this done promptly. Bene, I must return to Roma. Time is of the essence. Do not fail us. Idiota sono. I should have kept my eyes on them. I need to go and see Antonio if I have any hope of salvaging this mess I've made. Ciągnie swój do swego i zadanie wykonane. Dobrze, ale my jeszcze poszukamy sobie jednego glifu. Muszę znaleźć właśnie ten. Torre del Orologio. To jest tam, gdzie, przepraszam, czy ja dobrze, tak, to jest tam, gdzie mieliśmy też grobowiec asasyna. Muszę się tam udać, a zatem spotkamy się tam w pobliżu. I jesteśmy już w tym miejscu. Tu będzie gdzieś symbol oka. I to się nazywa... Torre del Orologio. Czyli wieża zegarowa. Torre del Orologio, czyli wieża zegarowa. Powstała w końcu XV wieku. Miała demonstrować bogactwo Wenecji. Zegar pokazuje porę dnia, aktualną fazę księżyca. A tym, którzy wierzą w to, że wszelkie ludzkie zachowania zależą od małych kształtów na niebie, również dominujący znak zodiaku. Według legendy projektanci zegara zostali oślepieni po ukończeniu swojej pracy, tak aby nigdy nie mogli stworzyć jego kopii. Prawdopodobnie to bzdura, ale faktem jest, że twórcy zegara już do końca swoich dni mieszkali wewnątrz wieży, doglądając mechanizmów.
Torre dell'Orologio służyła jednemu bardzo ważnemu celowi. Żeglarze na podstawie wskazań zegara zgrywali swoje rejsy z przepływami i odpływami morza. I teraz to jest... Jesteśmy dokładnie w tym miejscu tutaj na mapie. Jak to oddalimy? Za daleko. No. Szukamy znaku teraz. I teraz szukaj wiatru w polu. Jeszcze na to jest tak ciężko wejść. I spróbujemy tędy. O Boże, już. I cały czas tak brzydko mówią. O, ja cię załatwię. No i po co ci to było? No i gdzie ten glif? O, coś tu się świeci. To będzie tu. Jest. It's getting harder. All the pain across time. It hurts too much. She sees me raise the knife. Only a little bit longer now. Synapsy. Odblokuj plik. Medycyna. Archiwa. Dostęp do pliku. O, moje ulubione kody. So I like it. Co my tu mamy? Czyli tak. Teraz mamy pismo klinowe. Świetnie. Jeden. A czemu przy dwójce są trzy? Czy to jest prawidłowy układ? W domyśle tak. No bo jest, przesuniemy sobie. I dopasowujemy. To jest robota głupiego. Dobra, przy zero nie ma nic. Muszę sobie wykoncypować. Na razie sobie podaruję przy trójce. Ułożymy to. To było to. Co tu będzie przy zerze? Nie, to chyba nie było prawidłowo. No to kombinujemy dalej. 6.
The organization wanted the pieces. They tasted their power. But what were the pieces? Why did they work so well? It's as if our minds were made for them, manufactured to obey. Numer 1, styczeń 2012. Środowisko naukowców zawrzało po wczorajszej publikacji nowych wyników badań neurologicznych. To, co samo z siebie wydawało się wielkim wydarzeniem, odkrycie przez dr Ie W i doktora P.J. Traunero nowego neuroprzekaźnika okazało się jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Cytując dr W, przy użyciu prototypowego urządzenia do DMRI zdołaliśmy zbadać zawartość neuronu znajdującego się w żywej tkance. Odkryliśmy substancję, która prawdopodobnie jest nieznanym dotychczas neuroprzekaźnikiem. Tutaj zaczyna się wariactwo. Aby zweryfikować nasze odkrycia, poddaliśmy neuron działaniu wszelkich możliwych bodźców, lecz nie udało nam się pobudzić go do wydzielania tego przekaźnika. Odkryliśmy w rezultacie cały mechanizm. Istnieją uśpione pęcherzyki wypełnione neuroprzekaźnikiem i przypisane im kanały jonowe, a wszystko to bez widocznego celu. Wyraziwszy zdumienie faktem, że dobór naturalny mógłby stworzyć zbędny przekaźnik, W i Traunero podjęli próbę znalezienia jakiegoś zbliżonego elementu u zwierząt, jednak bez powodzenia. Czymkolwiek to jest, wyewoluowało w ludziach, powiedział dziennikarzom Traunero. A, świetnie. Aha, wszystkie trzeba tutaj odkryć. Synapsy. Wszystkie? Nie wszystkie. I znaleziono kod dostępu. Plik odblokowany. Jeszcze dwa obrazki zostały. Gdzie to będzie? Teraz trzeba się stąd wydostać. Dobrze. I w tym miejscu się pożegnamy. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie kanał, aby nie ominęło Was z ciekawego. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, pa!